I wiele, wiele innych Macierza Eisenhowera, które zazwyczaj mnie usypiają, ale tym razem... Jaką jedną rzecz mogę zrobić, aby... Co powiesz na piątkowe pranie mózgu? Cześć, jest piątek, to jest 15 odcinek vloga i dzisiaj no jest już po 6, trochę zimnawo, ale dzisiaj zrobimy coś trochę innego i pomimo tego, że się nie wyspałem trochę, to się jaram. Co powiesz na piątkowe pranie mózgu? Nie wiem, czy uda mi się wyjść na spacer w miarę wcześnie, więc opowiem Ci troszkę o tej idei, która narodziła się dzisiaj o 2 w nocy podczas słuchania wykładu buddyjskiego, który w teorii miał mnie uśpić, a w praktyce zainspirował. Ajahn Brahm nazywa czasem praktykę buddyjską praniem mózgu. Tak dosyć żartobliwie, ale chciałbym dzisiaj właśnie do tego nawiązać. Jest taki cytat z Antoine de Saint-Exupéry, chyba tak to się czyta. Wydaje się, że doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy nie można już nic dodać, ale raczej wtedy, gdy nie można nic ująć. Posty do dzisiejszego prania mózgu już prawie przygotowane, ale już godzina 7, lecimy na śniadanko. Posty napisane, opublikowane i teraz idziemy sobie na spacerek, jeszcze popatrzeć na baranki w końcu wiosenną aurę. Dzisiaj w nocy obudziłem się gdzieś o 1:00 i zacząłem słuchać nauk buddyjskich, które zazwyczaj mnie usypiają, ale tym razem tak się nie stało. Zainspirowały mnie nauki Ajahna Nisarana, który mówił o tym, co jest najważniejsze w życiu. W tym tygodniu wstawałem dosyć wcześnie, między 5 a 6, kiedy normalnie do tej pory przynajmniej budziłem się około godziny 7. No i to spowodowało, że byłem dość niewyspany. A do tego jeszcze miałem takie jakby wyrzuty sumienia, że nie czytam książki Kahnemana Pułapki Myślenia, ale jest to trudna pozycja do tego, jak jestem niewyspany, to w ogóle nie wchodzi. Miałem takie wyrzuty sumienia, a do tego jeszcze tak sobie myślałem o tym vlogu i zauważyłem, że próbuję jakieś treści publikować, takie, które zgaduję, że będą dla Ciebie wartościowe. No i nie otrzymuję od Ciebie póki co jeszcze żadnych komentarzy. Dlatego postanowiłem, że będę publikował coś, co, na czym mi tak naprawdę zależy i to, co ja chciałbym sobie przypominać. Cieplej się zrobiło. Dzisiaj rano były już przymrozki znowu. Weekend majowy się zbliża. Ta wiosna nas nie rozpieszcza. No i w nocy doszedłem do wniosku, że zrobię taką akcję, coś jak wtorki z finansami, czy excelowe czwartki, czy coś w tym rodzaju, gdzie będę publikował inspiracje, narzędzia, pomysły, jak wyprać sobie mózg. I co to oznacza? Ajahn Brahm mówi w ten sposób o praktyce buddyjskiej, że to właśnie takie pranie mózgu trochę. Pranie w sensie odświeżanie, czyszczenie z brudów. I właśnie temu ma służyć to piątkowe pranie mózgu, czyli wyczyszczenie umysłu ze zbędnych myśli, z rzeczy, których nie chcemy robić, czy takie, które nie sprawiają, że dążymy do tego, co jest najważniejsze. Nie pamiętamy o tym, co jest najważniejsze. Więc wszystkie te praktyki, które pomagają nam sobie to przypomnieć, książki typu Czego najbardziej żałują umierający, albo Człowiek w poszukiwaniu sensu Viktora Frankla, o którym też wspominał Ajahn Nisarana, którego właśnie dzisiaj w nocy słuchałem, Esencjalista,
Tak, idziemy właśnie oglądać barany znowu. Więc pomysł jest bardzo prosty, sprowadza się do tego, żeby usiąść na chwilę, zamknąć oczy, wyciszyć umysł, skupić się na swoim oddechu i zastanowić się, co jest dla Ciebie najważniejsze, tu i teraz, na dzisiaj. I kolejną rzecz, którą proponuję tutaj w tym momencie zrobić, takie ćwiczenie, to odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką jedną rzecz mogę zrobić, aby pamiętać o tym, co jest dla mnie ważne, albo przypominać to sobie, albo odkryć to, co jest dla mnie ważne. Ale taką rzecz, że gdy zostanie zrobiona, to wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. I warto pamiętać o narzędziach, które można tutaj zastosować, takie jak zasada Pareto 80-20, czy pamiętanie o minimalizmie, rzecz o zmęczenie, książka o tym, żeby nie kupować też nadmiernie, niepotrzebnie rzeczy. I wiele, wiele innych, Macierz Eisenhowera, chociażby, czy lista potrzeb Rosenberga. Więcej tych narzędzi znajdziesz u mnie na Instagramie i na LinkedInie. My już po spacerze i zabieram się za robotę, zmontowanie tego YouTube'a, jeszcze parę innych rzeczy, jakieś przelewy, coś tam, takie różne mniejsze tematy na koniec dnia. Jest godzina w sumie 11, także dzisiaj szybciej skończę, no i zaczynam weekend. No i życzę Ci dobrego weekendu i widzimy się po weekendzie majowym, pewnie w czwartek. Do zobaczenia, dzięki za dzisiaj, cześć!